Zygmunt Krasiński, poeta XIX wieku, napisze: cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, jedno wiem tylko, sprawiedliwość będzie, jedno wiem tylko, Polska zmartwychwstanie. W listopadowy, jesienny dzień 1918 roku zrealizowała się nadzieja polskich pokoleń. Naród polski, potykając się przez tyle lat w ciemnościach niewoli, znowu ujrzał zorze wolności, blask niepodległego państwa. Tego patriotyzmu młode pokolenie mogą nauczyć rodzina, szkoła i kościół. Jeśli któryś z tych podmiotów zrezygnuje z tego trudu, wychowamy zubożałego człowieka. Kto nie szanuje ani nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości. Tego dokonały, że stałaś się niepodległa, pisał kronikarz. Droga do niepodległości długa i trudna, przez insurekcję kościuszkowską, wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, styczniowe i wreszcie przez bitwę warszawską, gdy polski naród obronił dopiero co odzyskaną niepodległość. Wywalczona w 1918 roku niepodległość nadeszła jak długo oczekiwane święto, a dzień jej odzyskania był uwieńczeniem czynu rozpoczętego 4 lata wcześniej. Dla nas, mieszkańców ziemi świętokrzyskiej, tamte chwile mają szczególne znaczenie. To tutaj w sierpniu 1914 roku padły pierwsze strzały prowadzące naród polski ku wolności. Do uroczystego apelu pamięci pod pomnikiem czynu legionowego, aby złożyć hołd naszym rodakom, walczącym o wolną Rzeczypospolitą. 90 lat temu z mroku zaborów odrodziła się niepodległa Polska. Dziś my, spadkobiercy chrubnych narodowych tradycji, sięgamy do skarbnicy cnót naszych, walecznych przodków. Przywołujemy pamięć bohaterów powstań narodowych, twórców czynu 11 listopada i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy żołnierzy pól bitewnych, II wojny światowej i podziemia niepodległościowego. Pochylmy głowy w zadumie, oddając cześć tym, dzięki którym po 123 latach zaborów odrodziła się niepodległa Polska.
jak również wszystkim, którzy bronili odzyskanej niepodległości, płacą za to krwią i życiem. Was wszystkich wzywam, rodacy, którzy nie ugięliście się pod jarzmem zaborów i nigdy nie przestaliście wierzyć w niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Bohateru! Naszego szwadronu kawalerii imienia 13 pułku Ułanów Gileńskich. Wieniec w imieniu zarządu województwa złoży marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Zdzisław Marszałka i członkowie zarządu.